Chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali na temat tych szokujących oskarżeń pod adresem, czy przypuszczeń pod adresem pana profesora posła Maksymowicza, który dzisiaj odszedł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości na znak protestu po tym, jak Ministerstwo Zdrowia przekazało informację, że otrzymało informację, otrzymało zawiadomienie, że pan profesor dokonuje eksperymentów na płodach. Jak pan to skomentuje? Czy uważa Pan, że to jest oskarżenie poważne? Czy uważa pan, że jesteśmy świadkami jakiejś politycznej gry? No to jest polowanie na profesora Maksymowicza w ohydny sposób moim zdaniem. Ja w to kompletnie nie wierzę. Uważam, że to jest po prostu niemożliwe. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby profesor Maksymowicz i żaden inny lekarz E, osoba e, no, mająca jakiekolwiek poczucie wrażliwości mogła e, tych rzeczy, które są tam opisywane, dokonywać. i Wydaje mi się to kompletnie z księżyca wzięte, oderwane od jakichkolwiek realiów medycznych. Są ściśle określone procedury badania klinicznego, e, działają komisje bioetyczne na uczelniach. Przecież pan profesor był rektorem, był wiceministrem, ministrem zdrowia, wiceministrem nauki, szkolnictwa wyższego. To się w głowie mi nie mieści, że takie oskarżenia mogą być poważnie traktowane, wypuszczane do, do i taka informacja bez jej weryfikacji. Przecież tu nie mamy, jeżeli nawet ktoś pisze, i rozumiem, że każde pismo trzeba zweryfikować, tak dziwne rzeczy. No to bez weryfikacji informowania o tym wydaje się tylko Ministerstwo i wyłącznie na polityczną rzecznik, i to tak jest. rzecznik Ministerstwa Zdrowia, pan Wojciech Andrusiewicz mówi, że sprawa jest bardzo poważna. Na pewno pan czytał ten fragment zawiadomienia, które nie jest anonimowe, bo jest to zawiadomienie pana Mariusza Dzierżawskiego z organizacji Pro Life. To za, fragment tego zawiadomienia przedstawił pan poseł Bortniczuk, i tam czytamy, że profesor Maksymowicz, to jest oczywiście cytat, i wybrałem najmniej drastyczny fragment, i inny lekarz od początku 2016 roku zabili nieustaloną liczbę dzieci przedwcześnie urodzonych. Nie, nie mi się to w głowie nie mieści w ogóle. Nie, nie jestem w stanie e, w żaden sposób uwierzyć, że Profesor, który wtedy był ministrem, przecież on wtedy pełnił funkcję wiceministra cały czas, podejmował jakiekolwiek tego typu działania, nie daje temu wiary i oczekuje natychmiastowego wyjaśnienia tej sprawy przez organy państwa.